Cześć! W dzisiejszym materiale zademonstruję Wam 5 naturalnych metod na obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Stosując metody, które Wam przekażę, udało mi się zbić ciśnienie tętnicze krwi z okolic 145 na 90, czyli z progu nadciśnienia tętniczego pierwszego stopnia, do okolic 117 na 70, czyniąc moje ciśnienie optymalnym dla 27-latka. Zyskałem dzięki temu o wiele lepsze samopoczucie oraz uniknąłem długotrwałej lub nawet dożywotniej przygody z beta-blokerami. Jeżeli trafiliście na ten odcinek, zapewne wiecie, czym jest nadciśnienie tętnicze, dlatego też nie widzę potrzeby tłumaczenia Wam definicji tego schorzenia. Uwaga! Jeżeli już rozpocząłeś leczenie i przyjmujesz leki pod nadzorem lekarza, to pod żadnym pozorem, korzystając z tych metod, nie odstawiaj ich na własną rękę. Jeżeli zaproponowane przeze mnie metody zaczną działać u Ciebie, możesz skonsultować z lekarzem, czy w Twoim przypadku możliwe jest rozpoczęcie redukowania dawek pod jego okiem i obserwacja zachowania organizmu. To bardzo ważne, dlatego też nie ponoszę odpowiedzialności, jeżeli postąpisz inaczej. Redukcja masy ciała to nie tylko większa atrakcyjność, czy lepiej dopasowane ubrania. W kontekście zdrowotnym ma też szereg zalet, a jedną z najważniejszych, rozpatrywując pod kątem dzisiejszego odcinka, jest obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Po wykonaniu metaanalizy badań poświęconych obserwacji korelacji między nadmierną masą ciała a podwyższoną wartością ciśnienia tętniczego krwi stwierdzono, iż każde 4 kg masy ciała mniej przełożyło się na spadek ciśnienia skurczowego, czyli górnego, o zakres od 1,8 do 4,5 mm słupka rtęci, natomiast rozkurczowego, czyli dolnego, o zakres od 1,5 do 3,2 mm słupka rtęci. Wnioski z tej metaanalizy idealnie wpasowują się w mój przykład, gdzie po redukcji masy ciała o 20 kg moje ciśnienie krwi wynosiło już około 129/80, czyli znacznie zbliżyło się do optymalnej wartości ciśnienia tętniczego krwi dla 27-latka. Jeżeli interesuje Cię redukcja wagi, opracowałem już wcześniej materiał, który pomoże osiągnąć Ci ten cel. Link do filmu znajdziesz w opisie tego materiału. Metoda druga. Korekta diety. W tej metodzie skupiłem się głównie na promowaniu żywności mającej prozdrowotny wpływ na ciśnienie tętnicze krwi oraz ograniczeniu lub nawet w poważniejszych przypadkach całkowitym wyeliminowaniu substancji, które ciśnienie te windują do góry. Mam na myśli. Punkt pierwszy. Ograniczenie spożywania soli w diecie do równowartości 4, maksymalnie 5 gram dziennie. Jest to równowartość małej łyżeczki kuchennej. Zwiększenie podaży soli w diecie wpływa na wzrost ciśnienia tętniczego krwi oraz indukuje zjawisko retencji wody w organizmie, wpływając negatywnie nie tylko na walory estetyczne sylwetki, ale i na zwiększenie masy ciała oraz uczucie ciężkości. Punkt drugi. Włączenie do swojej diety oraz systematyczne spożywanie warzyw, owoców oraz ich soków, ziół, przypraw, olejów oraz alg mających udowodnione naukowo działanie redukujące ciśnienie tętnicze krwi, czyli buraki, czosnek, imbir, pomidory, aronia, banany, głóg, hibiskus, cynamon, siemielniane, olej z czarnuszki, olej z sezamu, spirulina, chlorella, grejpfruty. I tutaj bardzo ważna informacja. Jeżeli już bierzesz leki na nadciśnienie, to niestety musisz wiedzieć, że niektóre z nich wchodzą w interakcję właśnie z sokiem z grejpfruta, skutkując w przypadku jednych leków drastycznym wzmocnieniem ich działania, konsekwencją czego ciśnienie krwi może spaść do niebezpiecznie niskiego poziomu, a drugich osłabieniem ich działania. Ciekawostką jest, iż wystarczy jeden zjedzony grejpfrut, aby zmienić właściwości działania takich leków na Twój organizm. Efekt ten utrzymuje się w zależności od przyjętej dawki soku z grejpfruta oraz osoby od 1 do 3 dni. Mowa głównie tutaj o preparatach mających w swoim składzie substancję czynną taką jak felodopinę, nimodypinę, nifedypinę, verampil oraz nilsodopinę. Punkt trzeci. Ogranicz spożywanie alkoholu, napojów energetycznych, żółtych, tłustych serów, dań typu fast food, kiszonek, solonych ryb, konserw, przekąsek takich jak ciastka, chipsy,
paluszki, chrupki, krakersy. Ogranicz także spożywanie wędzonych wędlin, mięsa, różnego rodzaju produktów marynowanych oraz napojów słodzonych i barwionych typu cola. Te produkty lub grupy produktów to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, który w moim przypadku po wyeliminowaniu przy użyciu pozostałych metod wystarczył do obniżenia ciśnienia krwi. Jeżeli interesuje Cię pełna lista produktów, które są dozwolone oraz przeciwwskazane przy nadciśnieniu tętniczym, zajrzyj w link w opisie tego filmu. Metoda trzecia. Regularna aktywność fizyczna. Zalecam jakąkolwiek aktywność fizyczną, jednak na moim przykładzie w kontekście nie tylko spalania tkanki tłuszczowej oraz stricte redukcji masy ciała, ale i redukcji ciśnienia tętniczego krwi, świetnie sprawdziły się treningi aerobowe oraz później interwałowe. Naukowo udowodniono, że organizm po wysiłku fizycznym znajduje się w zjawisku tzw. powysiłkowej hipotensji, czyli z ciśnieniem obniżonym o 10 do 20 mm słupka rtęci, niż przed rozpoczęciem ćwiczeń. A dzieje się tak za pośrednictwem obniżenia napięcia układu współczulnego. Już sama taka obserwacja wystarcza, aby wydedukować, iż regularny wysiłek fizyczny pozwala utrzymywać organizm w takim stanie przez prawie cały czas, co w dłuższej perspektywie przekłada się na obniżenie wyjściowego ciśnienia krwi. Efekty stałe mogą być widoczne indywidualnie już po miesiącu regularnych ćwiczeń, natomiast średnio pojawiają się one po minimum 2-3 miesiącach. U obu płci w wyniku regularnej aktywności fizycznej ciśnienie tętnicze krwi obniża się średnio o 5 do 7 mm słupka rtęci. Jako ciekawostkę dodam, że regularna aktywność fizyczna oprócz tego, że obniża ciśnienie krwi, zmniejsza, tak jak wspominałem w akapicie tej metody, zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie i tym samym poziom triglicerydów oraz cholesterolu we krwi. Dzięki temu opóźnia tworzenie się blaszek miażdżycowych i zapobiega rozwojowi miażdżycy, co pośrednio również obniża ciśnienie krwi. Regularne ćwiczenia zwiększają również wrażliwość tkanek na insulinę, co obniża poziom glukozy we krwi i opóźnia rozwój cukrzycy. Metoda czwarta. Suplementacja. Mam na myśli zastosowanie suplementacji mikroelementowej ukierunkowanej na uspokojenie układu nerwowego oraz obniżenie ciśnienia tętniczego. Jeżeli będziesz przyjmował suplementy zgodnie z zaleceniami na opakowaniu lub spożywał je w diecie, z bardzo dużym prawdopodobieństwem unikniesz hiperwitaminozy, która może być również tak samo lub nawet bardziej niebezpieczna niż awitaminoza. Raz na jakiś czas możesz wykonać badania oznaczające stężenia poszczególnych pierwiastków w organizmie, nawet tak dla siebie. Wpływ magnezu na ciśnienie krwi jest bardzo korzystny. Magnez działa głównie poprzez zmniejszenie oporu obwodowego, zwiększa także rzut serca, przy czym obniża ciśnienie tętnicze. Badania wskazują, że codziennie spożycie z pokarmem odpowiedniej ilości wapnia, czyli około 900 mg, i magnezu, czyli około 350 mg, wspomaga zachowanie prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego krwi. Stwierdzono również, że niskie spożycie wapnia i magnezu w codziennej diecie zwiększa ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego w przyszłości. Pozytywne działanie magnezu zdają się również dowodzić analizy diety DASH, o której wspomniałem wyżej. Jest to dieta polecana osobom borykającym się z problemem nadciśnienia, ponieważ produkty w niej występujące są często bogatym źródłem tego pierwiastka. Zaleca się zatem w nadciśnieniu spożywanie większej ilości orzechów, warzyw, kasz i owoców w celu dostarczenia rekomendowanej dawki magnezu. Czyli jeszcze raz przypomnę, około 350 mg na dzień. Z tego względu polecam tutaj suplementację jakimkolwiek preparatem magnezowym posiadającym w swoim składzie cytrynian lub mleczan magnezu oraz witaminę B6 lub dietę bogatą w obydwa mikroelementy, jak na przykład dieta DASH. Oprócz tego warto zastanowić się nad suplementacją całego kompleksu witamin z grupy B. Mają one wiele zalet dla układu nerwowego, którego prawidłowe funkcjonowanie również determinuje utrzymywanie optymalnego ciśnienia tętniczego krwi. Zalety stosowania suplementacji lub spożywania produktów bogatych w witaminy z grupy B to m.in. utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych, utrzymanie prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego oraz krwiotwórczego, poprawienie przewodzenia impulsów nerwowych, dbałość o przebieg wielu procesów biochemicznych, utrzymanie prawidłowego metabolizmu białka, węglowodanów i tłuszczy, utrzymanie odpowiedniego poziomu wytwarzania składników krwi oraz utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego. Do witamin z grupy B należy aż 8 związków.
Są to substancje rozpuszczalne w wodzie, a ponieważ nasz organizm nie wykazuje zdolności do ich magazynowania, jedynym wyjątkiem jest tutaj witamina B12, której rezerwuarem jest wątroba, powinniśmy przyjmować suplementy z witaminami tej grupy, szczególnie kiedy nasza dieta jest źle skomponowana. Pamiętaj również, że szczególnie niebezpiecznym pierwiastkiem do suplementowania z zewnątrz jest potas. Jego niedobór jest również groźny jak nadmiar, w skrajnych przypadkach jest odpowiedzialny za zatrzymanie akcji serca. Z tego względu tak ciężko bez recepty można znaleźć preparaty, które zaopatrują organizm w ten pierwiastek, żeby ludzie nieświadomi nie zrobili sobie krzywdy. W tej sytuacji polecam zacząć od zwiększania dziennej podaży potasu w sposób naturalny, np. spożywając 2-3 banany dziennie i dodając sobie do swoich posiłków sałatki na bazie pomidora. Udowodniono, że minerał ten ma wpływ na obniżenie ciśnienia i przyjmowany w zwiększonych dawkach pomaga leczyć nadciśnienie, prowadząc nawet do możliwości odstawienia przyjmowanych środków farmakologicznych. U osób z łagodnie lub umiarkowanie podwyższonym ciśnieniem podanie potasu skutkuje obniżeniem ciśnienia tętniczego. Im dłużej potas jest podawany, tym lepsze efekty. Najlepiej przyswajalne są pierwiastki zawarte w naturalnych produktach bogatych w potas, które optymalnie zaleca się spożywać 4 razy dziennie w ilości do 1 kg na dobę. Metoda 5. Kontrola nad sobą. W tym punkcie nie tylko mam na myśli, aby w miarę pilnować założeń z poprzednich punktów, czy też zwracać uwagę na to, co spożywasz, ale i przede wszystkim chodzi mi o aspekt psychiczny człowieka, który tak często poruszam w filmach. Okazuje się, że psychika ma ogromny wpływ na życie człowieka. Skołatane nerwy, które swoją drogą również mogą być spowodowane przez niedobory poszczególnych pierwiastków w diecie, tworząc błędne koło, mają niemały wpływ na nasze ciśnienie tętnicze krwi. Nadmiar hormonów stresu, takich jak kortyzol, adrenalina czy noradrenalina, prowadzi do utrzymywania organizmu w stanie permanentnego napięcia oraz gotowości do schematu walki lub ucieczki, którego jednym z efektów jest zwężenie naczyń krwionośnych oraz w sposób współistniejący z nadaktywnością układu współczulnego fizycznym wymuszeniem podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi w organizmie. Jest to również wyjaśnienie, dlaczego osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne, takie jak nerwice, fobie lub depresje, są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia epizodycznego lub stałego wysokiego ciśnienia tętniczego krwi. Metoda 5 opiera się głównie na dbaniu o swój psychiczny azyl. Zalecam tutaj metody oddechowych technik relaksacyjnych, ćwiczeń fizycznych, jogi, fizjoterapii, aromaterapii, pozytywnej wizualizacji, treningu uważności i wdzięczności za to, co się ma, wysypiania się. Bardzo pomocne mogą okazać się tutaj suplementy takie jak ashwagandha, bakopamonieri, różeniec górski zwany inaczej rhodiola rosea, L-tryptofan oraz witamina D. I w ten sposób, moi drodzy, dotrwaliśmy do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że te 5 naturalnych metod, które Wam przekazałem, wprowadzicie do swojego życia i osiągniecie wymierne korzyści. Pamiętajcie, że jeżeli nie rozpoczęliście jeszcze leczenia farmakologicznego, zawsze warto spróbować metod naturalnych, bo być może tutaj będzie leżało remedium na Wasze dolegliwości i stan zdrowia. Trzymajcie się. Cześć.